Szanowni Państwo, zostały złożone wnioski do Rady Gminy, żeby taki punkt przeprowadzić, żeby umożliwić mieszkańcom przedstawienie, jak oni odbierają funkcjonowanie oczyszczalni ścieków Lemna. Ja sobie pozwoliłem, że ten punkt jest trochę szerszy, gospodarka wodno-ściekowa w ogóle w naszej gminie, bo gdyby się pojawiły jakieś inne jeszcze pytania, no to by potem było tylko, że ograniczenia tylko do oczyszczalni było. Także myślę, że ten punkt poszerzony nie będzie nikomu szkodził, a wręcz przeciwnie. I proponuję zacząć to w ten sposób, że od gospodawców, czyli pierwszy udzielił głosu panu Dariuszowi Klejnowi, wymienia z nazwiska, imienia, pan Dariusz wyraził zgodę, że można to przedstawić. I udzielam głosu później. Jeszcze ktoś z Państwa mieszkańców będzie chciał zabrać głos, też udzielę głosu. Później do pewnych spraw się ustosunkuje pan wójt, państwo radni, ewentualnie prezes gospodarki komunalnej. Proszę, udzielam głosu. Dlaczego tutaj jestem i skąd się to wziąłem? Małe mam doświadczenie. Skąd się to wziąłem? To znaczy w 2009 roku zdecydowaliśmy się z żoną przeprowadzić. Tutaj kupiliśmy nieruchomość od gminy Miedźna. W 2011 wprowadziliśmy się do swojego domu przy ulicy Miodowej. Żeby nie być posądzanym o lekkomyślność, to znaczy przed zakupem nieruchomości przeprowadziliśmy wywiad wśród sąsiadów, jak wygląda uciążliwość oczyszczalni, która znajduje się nieopodal do rzędu 300 metrów. Uzyskaliśmy odpowiedź, że jakieś 5 lat wstecz były problemy. Po interwencjach mieszkańców przy wsparciu mediów problem został rozwiązany. Reżimy technologiczne w oczyszczalni zaostrzone i temat się skończył. Kolejny nawrót problemów pojawił się dopiero w 2012 roku, czyli już w momencie, kiedy mieszkaliśmy we własnym domu. Chciałem zaznaczyć, że jestem lekarzem, pracuję w podstawowej opiece zdrowotnej. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że problem oczyszczalni to nie jest problem fetoru, bo sprowadzamy wszystko do smrodu, który jest uciążliwy, ale nie zabija. Natomiast problem polega na tym, że w załączonych materiałach, które Państwo ode mnie otrzymali i dla wszystkich radnych gminy te materiały przygotowałem, jest artykuł przygotowany przez, nie na zamówienie mojej, broń Boże, tylko przez niezależnych ekspertów, to znaczy jeden to jest Zakład Higieny, Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Sosnowieckim Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego na temat bioaerozolu. Co to jest bioaerozol? To są unoszące się cząsteczki w powietrzu o wymiarze od 200 do 200 mikronów, które składają się z materiału przede wszystkim biologicznego. To są dróbki roślin, to są fragmenty bakterii, to są całe bakterie, to są produkty metabolizmu tych bakterii. I praca ta zajmuje się analizą, jaki jest wpływ na organizmy ludzkie właśnie tych substancji. W skład tego bioaerozolu wchodzą przede wszystkim bakterie i tutaj są głównie bakterie kałowe, czyli enterobakteria C, jest Escherichia coli, jest Klebsiella pneumoniae, jest Clostridium perfringens, jest leptospirę, gronkowce, paciorkowce, drożdżowce, drożdżaki, wirusy zapalenia wątroby, ABC, jest Helicobacter pylori. Ja nie będę się dalej rozwijał, bo to nie ma większego sensu, bo nie czas i miejsce do tego, żeby się straszyć bakteriami. Natomiast zapewniam, że to są wyjątkowo wirulentne. Objawy ogólne wynikające z narażenia na te substancje to są objawy przypominające grypę. To są bóle głowy, to są stany podgorączkowe, to jest uczucie rozbicia, dyskomfortu i tak dalej. Ze stanu układu oddechowego to są wszelakie alergie, począwszy od nieżytu nosa, poprzez alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, astmę. Natomiast jeżeli chodzi o przewód pokarmowy, to mamy tutaj infekcję przewodu pokarmowego, czyli biegunki, wymioty. Mamy zaostrzenie choroby wrzodowej, dlatego że wspomniany Helicobacter pylori to jest bakteria, która odpowiada za zapalenie żołądka i za powstawanie choroby wrzodowej. Na marginesie chcę zaznaczyć, że sam od 2012 roku mam rozpoznaną astmę i śledczą, ale to może zbieg okoliczności. Wnioski z tej pracy są następujące, ja tutaj cytuję. W
Pracownicy oczyszczalni ścieków są szczególnie narażeni na działanie bioreaktorów, zwłaszcza przy obiektach związanych z osadami. Zakres emisji patogenów sięga 200 metrów poza teren oczyszczalni, stwarzając potencjalne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Według innych badań, których wyznacznikiem zakresu działania oczyszczalni był drażniący zapach, skutki zdrowotne odczuwane są nawet w dystansie do 3 km. Istotne jest, że w Błodzowie, aby poprawić skuteczność oczyszczalni, prowadzone jest intensywne napowietrzanie zbiornika, co przekłada się na zwiększenie powierzchni parowania, a przez to zwiększają emisję wspomnianego bioreaktoru. Na załączonych mapkach zaznaczyłem Państwu obszar. Ciemniejszym kolorem zaznaczony jest obszar o promieniu 200 metrów od oczyszczalni, tylko że od środka. Nie wysilałem się już w oznaczanie na krawędziach zbiorników, jak to wygląda. I nagle się okazało, a drugi szersze koło to jest 1200 metrów. Nie pokusiłem się o 3 km, no bo to zajęłoby cały frytek. Natomiast zaznaczyłem tylko 1200 metrów, czyli 1/3 tego potencjalnego promienia 3 km. W odległości 200 metrów od zbiornika znajduje się kilka nieruchomości. Bardzo blisko jest plac zabaw, który gmina zbudowała przy współudziale funduszy unijnych i z którego korzystają, potwierdzam, bardzo chętnie okoliczne dzieci. Problemy zapachowe, jak wspomniałem, zaostrzyły się w 2012 roku. W okresie wiosennym smród uniemożliwiał w zasadzie funkcjonowanie w godzinach wieczornych wokół domu. Zbudowaliśmy dom bardzo przyjazny dla środowiska. Jest on w zasadzie w okolicach parametrów pasywnych. Skutkiem tego, żeby osiągnąć te parametry, jest konieczne zainstalowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Przekłada się to na to, że niestety smród, który zaciągam z zewnątrz, gnieździ się w domu w nieskończoność, to znaczy, bo wyciąg odbywa się przez garderoby, przez łazienki i tak dalej. To jest po prostu niewietrzalna sytuacja. Sprawa się powtarza regularnie, co noc przez okres wiosenny. Wynika to z technologii oczyszczalnej. Wiosną rozpoczynają się procesy gnilne. Dopóki oczyszczalnia nie wznowi swojej funkcji biologicznej, wyziewy są po prostu przerażające. Zgłaszaliśmy problemy zarówno do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Regularnie pan inżynier Czarnota stał się moim wielkim zaprzyjaźnionym odbiorcą SMS-ów i telefonów. Zgłaszaliśmy to na spotkaniach w gminie, przekazywałem problem wójtowi w gminie. W każdym razie w 2014 roku zrobili się pierwsze rewetes medialne, to znaczy pojawiły się gazety. Zaowocowało to tym, że pan wójt zaprosił na spotkanie w gminie osoby, które najczęściej podnosiły ten problem. Odbyło się to latem 2014. Na spotkaniu obecny był pan wójt jako gospodarz, był pan prezes Pająk, byłem ja, była pani Kamila Ludnicka i Włodzimierz Kereźniak. Byli też mieszkańcy po sesji, nie są upoważnione do wymienienia nazwisk, czyli 189 na Namiodowej oraz ulicy Leśnej. Na tym spotkaniu, bez żadnego zresztą nacisku z naszej strony, dostaliśmy pytanie, czy wolimy wariant taki, że będziemy modernizować oczyszczalnię, czy decydujemy się na docelowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej gminy. Wybraliśmy wariant drugi. Pan wójt na tym spotkaniu poprosił o 4-5 lat na rozwiązanie tego problemu i nakreślił plan realizacji tego celu, to znaczy pierwszy etap miał polegać na remoncie oczyszczalni Dobrecz-Woli. Drugi etap, a w zasadzie równolegle, ma być wybudowany rurociąg tłoczny dwunitkowy między Lemną a Probleczem, a w trzecim etapie miało dojść do wygaszenia funkcji oczyszczalni w Błodzowie. I potem wszystko nawet fajnie działało, to znaczy w 2015 roku gmina ogłosiła przetarg na przygotowanie remontu oczyszczalni Probleczu na Woli. Termin końcowy przygotowania tej dokumentacji oparł się w końcu na 30 maju 2016. Wynikało to z konieczności przeprowadzenia ustaleń środowiskowych i tak dalej. W każdym razie dokumentacja została przygotowana. Gmina zapłaciła za dokumentację 231 tysięcy. Tutaj jest na dane mam z portalu Nowa Energia. I potem sprawa ucichła. Na koniec 2016 roku poprosiłem pana wójta, bo będąc regularnie w gminie, dopytywałem się, jaki jest postęp prac nad wnioskiem akcesyjnym o fundusze unijne. Mieliśmy się spotkać jesienią 2016 roku. Spotkanie zostało w ostatniej chwili przez pana wójta odwołane. Do kolejnego już niestety nie doszło. W 2017 roku dowiedziałem się o tym już z Urzędu Marszałkowskiego, to znaczy w dniach między 28 maja a 28 sierpnia
gmina złożyła wniosek akcesyjny o fundusze unijne na remont oczyszczalni gminnej, po czym sama ten wniosek wycofała. Więc powstaje pytanie, po pierwsze, jaki był koszt przygotowania wniosku akcesyjnego, który został następnie wycofany? Czy a priori było wiadomo, że wniosek nie będzie procedowany i nie będzie oczekiwana jakakolwiek współpraca z Urzędem Marszałkowskim, bo został samorządnie bez żadnej reakcji ze strony tego urzędu wycofany przez gminę? Chciałem tutaj zacytować jeszcze dwa stanowiska. To znaczy, z racji, że myśmy pisali pisma z prośbą o interwencję do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, otrzymaliśmy od pana Dariusza Sadzy odpowiedź, którą przekazał mi pan dyrektor i prezes zarządu GZDK, pan magister Roman Pająk, którym on stwierdza, że eksploatacja oczyszczalni Lemna dała jednoznaczną, to jest cytat, dała jednoznaczną odpowiedź, że dobór tego typu oczyszczalni jest nieodpowiedzialny, nieodpowiedni do naszych warunków klimatycznych. Dalej cytuję. Likwidacja oczyszczalni Lemna wymaga podjęcia wielu działań inwestycyjnych polegających na umożliwieniu przesyłu ścieków i ich oczyszczalni na terenie oczyszczalni Woli. Konieczna jest przede wszystkim modernizacja istniejącej oczyszczalni Woli i dostosowanie jej do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków oraz budowy podwójnej nitki rurociągu tłocznego z oczyszczalni Lemna do Promleczu na Woli. Przedsięwzięcie to wymaga wspólnych działań gminy i GZPK realizowanych ze środków unijnych. Możliwości aplikowania o środki unijne na inwestycje związane z ochroną środowiska pojawią się w latach 2016-2020. Czas realizacji tego zadania, o ile uda się pozyskać środki na ten cel, to jest około 4-5 lat. I też w ramach przypomnienia chciałem jeszcze Państwu jako Radzie przypomnieć, że uchwałą nr 34 przez 181 przez 2017 zatwierdziła Rada przygotowany przez GZGK Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2020. W ramach tego planu na stronie trzeciej cytuję stwierdzenie. Zadaniem do zrealizowania do pojęcia działań związanych z modernizacją oczyszczalni Promecz jest ujednolicenie systemu oczyszczania ścieków na terenie całej gminy Miedzina. Konieczne jest działanie skoncentrowane na dostarczaniu ścieków do jednej, niezawodnej, spełniającej wszystkie wymogi środowiskowe oczyszczalni. To są Państwa, to jest Państwa uchwała, przypomnę. Nie mamy żadnej chęci szkodzić gminie, proszę Państwa. To nie zupełnie nie w tej płaszczyźnie się dzieje. Nie jestem nowobogactwem, który zbudował dom i próbuje się pienić. Tylko kupiłem grunt od gminy i oczekuję, że gmina zadba o to, żeby ta eksploatacja tej oczyszczalni została w jakiś sposób zakończona, bo nie da się wszystkie oczyszczalnie Lemna, bo Lemna to jest typ oczyszczalni, które funkcjonują w Polsce, spotykają się dokładnie z tymi samymi problemami, czyli nadmierna produkcja osadu, czyli wszędzie, gdzie zbiorniki miały przyjmować osad przez 20 lat, okazuje się, że po 4 latach już musi być osad wywożony. Czyli to nie jest technologia na te warunki. I odsyłanie tego na Bóg wie jaki dystans kończy się po prostu tym samym. To znaczy będzie śmierdzieć, będzie zagrożenie bakteriologiczne. I nie da się tego tematu w żaden sposób zawieść pod dywan. I sprowadzanie, przepraszam, posłyszałem rozmowę między radnymi. To nie jest to, że myśmy 4 lata się tym tematem nie zajmowali. Temat jest wałkowany cały czas bez przerwy. A to, że nie dociera do Państwa, to już przepraszam, ja za to nie odpowiem. Podsumowując, chciałem tylko powiedzieć 4 wnioski przedstawić. Funkcjonowanie oczyszczalnia Lemna w Bodzowie powoduje realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców okolicznych nieruchomości. Nikt nie dał prawa, ani członkom Rady Gminy, ani wójtowi, do uznania, że dzieci mieszkające w okolicy oczyszczalni mają mniejsze prawo do rozwoju bez narażenia na choroby wynikające z nieprawidłowej lokalizacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków. W związku z obumieraniem w okresie zimowym rzęsy wodnej oczyszczalnia przestaje pełnić swoje funkcje. Przekłada się to na to, że ścieki trafiające do Pszczynki nie spełniają wymogów pozwolenia wodnoprawnego, co potwierdza kontrola WIOŚ-u, ale o tym będzie za chwilę już nie. Uciążliwości wynikające z funkcjonowania oczyszczalni w Bodzowie powodują realny spadek nieruchomości. Przy braku realnej woli władz gminy do rozwiązania tego problemu, czytaj likwidacji oczyszczalni,
będę zmuszony wrócić do przerwanych w 2017 czynności prawnych zmierzających do uzyskania odszkodowania od gminy za sprzedaż nieruchomości z wadą ukrytą. Po czwarte, pomimo tego, że zostaliśmy doskwiwie oszukani przez cały ten proces przygotowywania i planu zmiany gospodarki ściekowej, całkowicie z pełną odpowiedzialnością już stwierdzam, że chcemy absolutnie współpracować, chcemy uczestniczyć w stworzeniu planu, który rozwiąże ten problem i w miarę naszych możliwości wspomóc realizację tego planu. Tylko proszę Was nie marginalizować, dlatego że to, że tam mieszka niewiele osób, to nie znaczy, że mamy mniejsze prawa niż ludzie mieszkający w blokach na górę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i miły wypadek. Dziękuję Panu za przedstawiony materiał. Czy ktoś z Państwa mieszkańców jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo. No, tylko byśmy się przedstawić, Pani Sierego Profilu, bo teraz nazwiska gminia, chodzi o ogólne słowo. Proszę. Kamila Rudnicka, ja będę stąd mówiła, bo to jest tylko chwileczka, nie tak długo, więc nie będę się przemieszczać do mikrofonu, jeśli Państwo pozwolą. Mieszkamy z mężem na Wodzowie od roku, a może nie trzeba, poczekaj. Od 98 roku i oczywiście borykamy się z problemami, które kolega naświetlił wcześniej niż od 20 lat. Natomiast w dniu dzisiejszym chciałabym jedną rzecz tylko, o jednej rzeczy porozmawiać z Panem Wójtem, mianowicie poprosić komentarz. Chodzi o naszą korespondencję wzajemną z maja tego roku. Mianowicie zostaliśmy doprowadzeni, jak już tu kolega wspominał, nasz sąsiad zresztą, do ostateczności, był to maj 2008 bieżącego roku. Obrzydliwym smrodem, który w tym roku od praktycznie końca marca, początku kwietnia wydzielał się z oczyszczalni. O godzinie 19 trzeba było już ryglować okna, drzwi. Wiecie Państwo, jak można żyć w takich warunkach wiosną, latem. Stosowaliśmy w maju 2018 skargę do pana wójta Taranowskiego. W odpowiedzi, był to maj, pismo zarejestrowane 7 maja. W odpowiedzi 28 maja otrzymujemy pismo, w którym pan wójt szeroko się rozwodzi na temat tego, jak to próbują państwo działać, wymieniać dyfuzory i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj tego cytowała, bo to może nie jest najistotniejsze. Natomiast pod koniec pisma jest znalazła się informacja w sprawie kontroli, która odbyła się na przełomie lutego-marca 2017 roku. Kontroli zorganizowanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. I pisze pan wójt, cytuję: w trakcie kontroli nie stwierdzono, by oczyszczalnia działała niezgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oraz by były przekroczone normy jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Przyczynki. Od października oczyszczalnia posiada nowe pozwolenie wodnoprawne, co miesiąc wykonywane są badania ścieków, bla, 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 bla. Po czym następne pismo 1 czerwiec bieżącego roku, ponieważ kopia tej korespondencji została również wysłana do WIOŚ-u, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej, dostajemy odpowiedź na nasze nazwisko. W związku z otrzymaną kopią pisma adresowanego do wójta gminy Miedźna informujemy, że ostatnio kontrolę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków Lenna w Miedźnej Bodzowie przeprowadziliśmy w lutym 2017 roku, czyli to, na co się pan wójt powoływał, że wszystko świetnie wyszło w trakcie kontroli. Po kontroli i dalej pisze WIOŚ, cytuję, po kontroli tej, jak i po przeprowadzonej wcześniej w 2015 roku wymierzyliśmy zakładowi administracyjne kary pieniężne za wprowadzanie ścieków z wyżej wymienionej oczyszczalni do środowiska istniejącym wylotem do rzeki Przyczynki z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji starosty pszczyńskiego z dnia 15.10, znak i tak dalej. Decyzje w sprawie kar nałożonych nie są prawomocne z uwagi na wniesione od nich odwołania. To jest raczej oczywiste, że takie rzeczy się zwyczajowo wykonuje. Ponowną kontrolę oczyszczalni Lenna planujemy przeprowadzić niezwłocznie po zakończeniu postępowań odwoławczych. Poprosiłabym wobec tego pana wójta serdecznie o komentarz w tej sprawie.
co jest prawdą. Czy to, co pisze pan wójt, czy to, co pisze wioś i w ogóle mieszkańcy gminy, myślę, że też będą zainteresowani, jak wygląda korespondencja między mieszkańcami a gminą. Dziękuję za głos. Dziękuję bardzo. To ja poproszę teraz pana wójta, żeby się ustosunkował do tych przedstawionych materiałów wypowiedzi. Panie przewodniczący, szanowni państwo, więc tak, pozwólcie, że zacznę od pierwszej rzeczy, bo gospodarka wodno-ścekowa to temat trochę szerszy niż tylko oczyszczalnia Lebna. W związku z tym zacznijmy od tego, co się w ogóle nie dzieje, jaka jest kolejność i co robimy w tym temacie. Przechodząc do szczegółów, do których pewnie wszystkich od razu nie odpowiem, bo musiałbym mieć wgląd do dokumentów i to zweryfikować, to co pani podała. W związku z tym na poczekaniu oczywiście nie będzie to możliwe. A proszę państwa, chcę powiedzieć tak, że tutaj ja się bardzo cieszę, że państwo przyszliście. Cieszę się, że ta końcowa sekwencja, jak wypowiedzi pani doktora Klejna, była, że państwo chcecie współpracować. To myślę, że pozytywna rzecz i bardzo dobrze. Nie wycofuję się ze słów, które tutaj padły, a mianowicie odnośnie spotkania, gdzie zapytałem państwa, w jakim kierunku jesteście zainteresowani, czy to czynsz modernizacja, czy likwidacja i tak dalej. Wszystko to miało miejsce. Nie wycofuję się również z tego, że plany realizacji tej inwestycji i modernizacji były kwestia 4-5 lat. To jest wszystko faktem. Tylko proszę państwa, też musimy zejść na nasze realia. Proszę państwa, może pierwsza sprawa, jak to u nas wygląda, bo Lemna to nie jest jedyny element gospodarki wodno-ściekowej. Proszę państwa, czym dysponujemy? No, dwoma mogliby państwo przedstawić też pewne sekwencje działań. Następnie to są konsekwencją infrastruktury, stanu, który u nas jest. No i oczywiście dopasowania do aglomeracji, do obiegów czy podłączy. Proszę państwa, mamy dwie aglomeracje, dwa układy. Niezależnie, jeżeli chodzi o wodę, układ pierwszy to jest zasilanie się z magistralą, bo gospodarka wodno-ściekowa to nie tylko woda, ale również, nie tylko ścieki, ale również woda. Mamy dwa źródła ujęć. Jedno to jest zasłonięta wola, jest wola 2 i to jest z rejonu gminy Gorszowy, ze studni głębinowej z własną stacją odzadniania. I druga pozostała część to jest ze studniami głębinowymi w miejscowości Gilowice, to jest stacja odzadniania, bardzo nowoczesna też. Proszę państwa, jeżeli chodzi o sieci, przyłącza, to odpowiednio mamy tego, gmina jest wodociągowa 99% wodociągowana. I odpowiednio proszę państwa, jakie mamy długości sieci, czy też przyłączy w poszczególnych sołectwach. I to się przekłada oczywiście na koszty utrzymania. Proszę państwa, oczywiście tych sieci jest najwięcej tam, gdzie są miejscowości niezaludnione, a koncentracja najwyższa oczywiście w osie. Proszę państwa, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o jakość wody, to jeszcze oczywiście to podlega badaniu. Też bierzemy na tak bezpieczeństwa część wody z wodociągu z ZWK, chodzi o przewidzenie wodociągowe, nie, oczywiście w Katowicie. W związku z tym dziękuję za uwagę. Proszę państwa, oczywiście to jest jakaś część, która zapewnia bezpieczeństwo tych wód ze studniami zasilania, czy za mało. Odprowadzanie ścieków. Proszę państwa, u nas zajmuje się tym zakład komunalny i mamy dwa systemy, które prezentują swoje zasięgiem. Miedźną żabę w Kierowice, który kończy się oczyszczalnią Lebna. I drugim to jest oczyszczalnia oczywiście hydrologiczna. Druga to jest obejmuje Wolę i Górę, oczyszczalnia Plodnecz, która znajduje się na terenie byłej kopalni Czeczot, czyli Lug drugi. Kopalni Jast. Proszę państwa, jeżeli chodzi o długości sieci, liczbę przyłączy, odpowiednio tak, możemy powiedzieć, że 86% naszych mieszkańców ma możliwość połączenia się do sieci. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z samą dokumentacją, samym projektem, proszę państwa, my większość inwestycji realizujemy przy udziale środków unijnych. Za środki własne nie jesteśmy w stanie prowadzić tego typu inwestycji. W związku z tym, jeżeli nadarza się jakakolwiek okazja osiągania po takie środki, to poniesiemy rady. Budowa kanalizacji w górze, wartość ponad 20 milionów, budowana przy udziale środków unijnych. Modernizacje, oczywiście remonty, bieżące wymiany, robi to na zakład komunalny.
Ale jeżeli chodzi o duże inwestycje, takie jak budowa czy modernizacja oczyszczalni, to są inwestycje wynikające dziesiątki milionów złotych. W związku z tym jesteśmy związani z możliwością pozyskania środków, czytaj terminami ogłoszenia konkursu. Proszę Państwa, też musimy mieć świadomość, bo czy można było wcześniej, czy można szybciej było, pewne rzeczy wynikły nagle, trzeba było w przeciągu tej kadencji zwrócić 11,9 milionów złotych. Proszę Państwa, te pieniądze trzeba było oddać z marszu na tydzień w przeciągu 30 dni. Te pieniądze mogą być zwielokrotnione w udziale jakichś środków zewnętrznych, środków unijnych. Dzisiaj, gdybyśmy te pieniądze wydali, pewnie by zajmował się naszym kontem już komornik, a nie Wysoka Rada, czy ja ze swoimi współpracownikami. W związku z tym trzeba było te środki oddać. W ciągu tej kadencji oczywiście miało to też przełożenie na jakieś inwestycje, które są finansowane ze środków własnych. Proszę Państwa, oczywiście, tak jak deklarowaliśmy Państwu, ja tu mogę przeprosić, że tego spotkania w pewnym roku nie doszło, bo rzeczywiście w starym roku wynikła sprawa, nie jakaś wizyta, czy to w kompanii budowie, czy gdzieś w związku z tym z prowadzonymi postępowaniami, gdzie oddajemy podatki 20 lat wstecz, mimo że już kopalni dawno nie. W związku z tym, proszę Państwa, trzeba było środki wypowiadane legalnie, zgodnie z prawem, na podstawie deklaracji. Prawo się nie zmieniło, zmieniła się tylko wykładnia. W związku z tym, proszę Państwa, no dobrze, że braliśmy to właściwie. Ministerstwo Finansów brało działalność środkową, prowadziliśmy do Warszawy. W związku z tym, to, że na wsi, na wiejskiej mogli się udziałać coś niedawnie, to sobie nie dopuszczam w ogóle myśleć, że w Warszawie na wiejskiej mogło być coś takiego. W związku z tym, proszę popatrzeć, żeby nas mierzyć jedną miarę. Jeszcze raz podkreślam, dano zgodnie z prawem, na podstawie deklaracji i dobrowolny wkład. W związku z tym o tym też trzeba pamiętać. Kolejna sprawa, proszę Państwa, oczywiście jeżeli jest możliwość pozyskania środków, to je pozyskujemy. I tak w ramach tak zwanych ZIT-ów trzeba było, była możliwość złożenia wniosku. Dany kto taki wykonał dokumentację techniczną na modernizację oczyszczalni. Proszę Państwa, przygotowaliśmy projekt z myślą, żeby wykorzystać infrastrukturę na istniejącej oczyszczalni, tej nowej, na pewny zasięg, czy ten wydajnościowy i ten tak zwany technologiczny, pod kątem redukcji związków biogennych, jak również wydajności hydraulicznego. Proszę Państwa, jedyny ogłoszony przetarg na konkurs na dofinansowanie, to był ten konkurs, o którym tutaj Pan doktor raczył wspomnieć. Proszę Państwa, gmina wydała 231 240 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i na studium wykonalności, gdzie załącznikiem wniosku, takie rzeczy nie robią pracownicy firmy specjalistyczne, 11 780 zł. Wniosek aplikacyjny przygotowali młodzi pracownicy. W związku z tym to była nasza praca. Proszę Państwa, złożyliśmy wniosek i w trakcie weryfikacji czy oceny wniosku wniosek dotyczył tego zakresu, o którym mówiłem, czyli oczyszczalnia na 18 tysięcy RM-ów, czyli powyżej 10 to jest sprawa, gdzie jest wymagana redukcja związków biogennych. Złożyliśmy wniosek, uczyliśmy się na dofinansowanie. Udało mi się załatwić sąsiednie jednostki, bo według tak zwanego przelicznika demograficznego w ramach projektu zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czy tak zwanych ZIT-ów, nasza gmina mogła dostać 1 900 000. Udało mi się pozyskać z innej gminy, że w sumie nasza gmina w ramach tego programu może dostać 6,5 miliona złotych. Proszę Państwa, przygotowaliśmy dokumentację, przygotowaliśmy propozycję modernizacji oczyszczalni, jednakże w trakcie oceny zarzucono nam, że jeżeli to jest powyżej 10 tysięcy RM-ów, to możemy to realizować. Ale proporcjonalnie tą kwotę 6600 nam obliczą te ileś procent do stosunku do tego, co jest w tej chwili raz. Druga rzecz, jeżeli chcemy realizować redukcję związków biogennych powyżej 10 tysięcy RM-ów, to możemy, ale to będzie wyłączone z finansowania. W związku z tym, patrząc na kosztorysy, bo proszę Państwa, nas w samorządzie obowiązuje myślenie. Też musimy wyciągać wnioski, reagować, jak powiem, stosownie do sytuacji. Proszę Państwa, jeżeli inwestycja netto kosztuje powyżej 17 milionów złotych, jeżeli mało tego, ten wniosek jeszcze był tylko pewien etap, jeżeli do tego doliczymy VAT, to jest następny raz 1,23,
i do tego dotyczy aktualny koszt realizacji przedsięwzięć, czytaj 30% wyżej niż to było w roku 2016-2017, kiedy był składany projekt. Proszę Państwa, to mówimy o wartości inwestycji rzędu 27 milionów złotych. Jeżeli w wyniku tych przeliczników z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie obcina nam się za podniesiony standard, czy te redukcje związków wojennych, jeżeli nam się obcina środki za to, że do 10 tysięcy RM-ów można sfinansować powyżej, nie, czy to jest, bo to jest redukowane to finansowanie o jakiś tam procent, to proszę Państwa, wychodzi, że do finansowania realnego to może być 4 miliony złotych. Proszę Państwa, 27, realnie patrząc, minus 4 miliony, to jest 23 miliony musi wyłożyć samorząd. Proszę Państwa, jeżeli widzę, że tracę taką możliwość do finansowania, to jestem zobowiązany wspólnie z Radą wyciągać wnioski. A proszę Państwa, musimy też pamiętać, że oczywiście inwestycje ekologiczne są ważne, bo oczyszczanie ścieków i funkcjonowanie tego typu oczyszczania to jest jeden z wielu priorytetów, które wspólnie z Radą realizujemy, bo to są inwestycje inne te ekologiczne, choćby solary, fotowoltaika, wymiana pieców ekologicznych, ale musimy też świadomość, że równocześnie czeka nas rozbudowa szkolnej frytku. Czeka nas grony gruntowe przy Generalnym Mostu Donisła. Czekają nas wspólne inwestycje w najbliższym czasie z jednostkami samorządów, czy tych powiat. Również chcemy dalej kontynuować działania proekologiczne związane z wszystkimi mieszkańcami, czyli nie tylko sołectwa Mieczna czy Bora, ale w samej gminie. I proszę Państwa, jeżeli widzimy, że jest taka możliwość, że ta inwestycja spowoduje, że poza tą inwestycją, czytaj, modernizacja oczyszczania ścieków, nie ruszymy żadnej innej, to byłoby nieostrożne, nieodpowiedzialne, żebyśmy zdecydowali się tylko na to jedno, a wszystko inne położyli, czytaj, zrezygnowali. Proszę Państwa, w związku z tym my nie odchodzimy od inwestycji. Zamiar jest inny. W związku z tym, że będzie kolejny konkurs, zamierzamy dokumentacji zrobić tak zwany aneks, który będzie polegał na tym, że obok oczyszczania czynnej woli wybudujemy drugą nitkę do oczyszczania ścieków do 10 tysięcy RM, żeby uzyskać pełne 6,5 miliona złotych do finansowania. Proszę Państwa, przy tym założeniu, że przyjmiemy zasadę nie przy pomocy tak zwanego MBL-u technologii, czyli tych tak zwanych membranowych modułów, gdzie ścieki są pięciokrotnie przepuszczane, jeżeli zrezygnujemy z redukcji tych ścieków, jeżeli zmienimy wydajność tą hydrauliczną, to proszę Państwa, wtedy jest możliwość po aneksie zrealizowania inwestycji za około 10 milionów złotych. Przy dofinansowaniu 6,6 miliona. Oczywiście VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym. I w tym momencie na brakującą część łatwiej nam wziąć pożyczkę z Europejskiego Funduszu czy Narodowego Funduszu, po to, żeby tę inwestycję zrealizować. W związku z tym naszym zadaniem i taki był cel, żebyśmy wycofali po prostu te 6,6 miliona złotych wyproszone, czy gdzieś tam, przepraszam, wydeptane, byłyby pieniędzmi, które zostaną bezpowrotnie stracone. Mówię o przepisaniu 2,5 miliona złotych, czy nawet więcej. W związku z tym przygotowujemy aneks do projektu, do kumulacji technicznej i nowy wniosek, dlatego że te pieniądze 6,6 miliona są dla nas zabezpieczone w ramach cyklu. I wtedy będziemy mogli zbudować oczyszczalnię obok tej istniejącej modułową, po prostu będą dwie nitki. Z jedną częścią, która już istnieje, druga część, która jest zbudowana. Proszę Państwa, przez okres do 5 lat, żeby spełnić wymogi projektu unijnego, muszę oczyszczalnię na 10 tysięcy RM-ów, czy do 10 tysięcy RM-ów utrzymać zgodnie z przepisami. Dlatego, bo że jak dojdzie do sytuacji, kiedy przy pozyskiwaniu środków unijnych są zasada trzech szampanów. Pierwszy, tak zwany piccolo, można wypić wtedy, jak się podpisze umowę. Drugi, trochę lepszy, wtedy, kiedy wpłyną pieniądze. Ale prawdziwy szampan można wypić wtedy, kiedy inwestycja jest po okresie trwałości. Bo przez ten okres trwałości zawsze jest możliwość, żeby obciąć pieniądze, czy też zwrócić je z odsetka. Moi współpracownicy, służby, jednostki no mają w tym znaczy opanowane do perfekcji i musimy tam mieć z tyłu głowy. W związku z tym, co zrobimy po 5 latach, to już jest następna rzecz. Ale jeżeli złożymy teraz nowy wniosek, sięgniemy po całe dofinansowanie, czytaj 6,6 miliona złotych, to ta inwestycja jest bardziej realna, bo znalezienie drugich 6, może 7 milionów,
To nie jest na ziemi 24. I tutaj, kiedy, pozwólcie Państwo, że skończę. W związku z tym, będzie następna edycja, chcemy złożyć wniosek, uzyskać dofinansowanie, ogłosić przetarg. Równocześnie Zakład Inżynierii Komunalnej, czy mogę prowadzić dalej? Dziękuję za to. Proszę Państwa, Zakład Inżynierii Komunalnej przygotowuje dokumentację i robi uzgodnienia na budowę rociągu tocznego, to będzie zakład we własnym zakresie, po to, żeby można było poprowadzić te ścieki stamtąd i docelowo to oczyszczanie było, czyli był tutaj taki cel. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie to oczyszczanie, proszę Państwa, w 1994 roku, kiedy wybrano tą technologię, technologię lewną, taki był poziom wiedzy. Dzisiaj po 20 latach wszyscy wiemy, że akurat w naszych realiach nie do końca się to sprawdza. Ale wtedy był taki poziom wiedzy, wybrano to, podpisano umowę, zrealizowano. Od tego czasu zmieniła się jedna rzecz, że kanalizacja ogólnospławna, która była głównie w miedzie, została zamieniona w kanalizację rozdzielczą, żeby poprawić warunki tej funkcjonalnej tej oczyszczalni. Kolejna rzecz, też w ramach, czy to nie tylko Państwa wniosków, ale również działania tej spółki, no, dokonano modernizacji tej oczyszczalni, żeby przez ten okres eksploatacji maksymalnie zmniejszyć tą uciążliwość, czy zmniejszyć oddziaływanie na otoczenie. Proszę Państwa, jeszcze raz chcę powiedzieć, że nikt nie zamierza rezygnować z tej inwestycji. Nie po to przygotowaliśmy dokumentację, nie po to przygotowujemy aneks do kolejnego konkursu, żeby teraz z tego zrezygnować. A co gorsza, zrezygnować 660 milionów złotych, które udało się zdobyć. Ale jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chcemy coś realizować, musimy patrzeć też na realne możliwości. Chcę powiedzieć, że u nas kopalni już nie ma, ale zobowiązania kopalniane musimy spłacać. No, już nie o tym mogę myśleć, ale i takie sprawy musimy realizować. Dwa, też musimy myśleć, że Państwa sprawa jest bardzo ważna, ale również inwestycje takie jak budowa szkoły, czy budowa przedszkola, czy budowa dróg, czy budowa innych rzeczy jest równie ważna. Jeszcze raz podkreślam, nikt nie zamierza rezygnować z inwestycji. Nikt nie zamierza lekceważyć Państwa problemu, bo on jest też ważny. Ale musimy patrzeć na możliwości, realia, no i jeszcze wskaźniki, które nam Ministerstwo Finansów też narzuca. Jeszcze raz podkreślam, nikt nie zamierza zamieść tego pod dywan, nikt nie zamierza wycofywać się z realizacji inwestycji, ale musimy zrobić w sposób taki, żeby również inne obszary działalności naszej gminy, jak oświata, ochrona środowiska, czy inne też realizowane, bo też na to mieszkańcy czekają. Proszę Państwa, tyle, jeżeli chodzi o to, co do sprawy związanej z szczegółami odnośnie badań, to muszę powiedzieć to do Państwa, oczywiście nie będę komentował, bo nie jestem sprawozdawcą czy dziennikarzem w studiu telewizyjnym, czy celebrytą, ale proszę Państwa, to muszę po prostu na papierze, na pewno się Pani Rudnicka do tego szczegółowo odniosę. A co do samego funkcjonowania oczyszczalni, to myślę, że to ma szczegółów technicznych, to myślę, że wyjaśni też Pan prezes Pawlik, a potem służę tutaj informacją, jeżeli mógł to odpowiem. Ale jeszcze raz podkreślam, musimy patrzeć na możliwości, na realia, ale też realizować zadania, od których nikt nie odstąpił. Dziękuję. Dziękuję. I teraz może udzielimy głosu Panu prezesowi Gizlika. Proszę Pana. Państwa. Ja odkąd pracuję w tej firmie, w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i od pierwszej sesji, na której tu byłem, tutaj w 2000 roku, mówię, że ta oczyszczalnia nie powinna tam stać. Ale dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej to jest fakt. Musimy ją eksploatować. Ona jest od początku uciążliwa, a jak długo istnieje? Rok w rok. Mniej lub bardziej. Najczęściej zależy to od aury, która jest. Jest płynne przejście z wiosny na lato, to jest inaczej. Jak są wahania pogodowe, szczególnie w tym roku, to były różne śmieszne różnice temperatur między dniem a nocą, to te oczyszczania, to co przeczytał zresztą tutaj Pan Doktor o tej technologii, tak to wygląda. Proszę Państwa, ja się nie zgadzam tylko z jednym z Pana wypowiedzi. A mianowicie, że oczyszczalnia nie spełnia wymogów pozwolenia wodnoprawnego. Bo gdyby nie spełniała tych wymogów,
nie funkcjonowało. Co do kary, to chcę powiedzieć, że kara nie dotyczyła przekroczeń absolutnie. Kara dotyczyła sposobu pobierania próbek do badania przez certyfikowane laboratorium. Chcę powiedzieć, że pan powiedział, że tak. Chcę powiedzieć, bo tego dotyczyło i ja wiem, co mówię. Chcę powiedzieć, że posiadamy 3 niezależne opinie na ten temat. Odwołaliśmy się, długo to już trwa, jakby od tej decyzji. Bo akurat w wypadku tej oczyszczalni sposób pobierania próbek nie ma wpływu na wynik. O, powiem tak. Przy oczyszczalni. Jeżeli nie ma wpływu, no to wie pan, to znaczy, że wynik, który podaje wiosie, jest prawdziwy. No, trzymajcie no tak, się pan. Ale nie, dobrze. Tylko ja mówię, że my się zgadzamy z tymi wynikami. W pełni, no jak... Czyli były przekroczenia. Nie było przekroczenia. Bardzo bym prosił się nie polemizować. Chcemy po prostu kolejny raz, bo tak będzie przekrzykiwać. Nie będę się kłócił, bo... Jak była kontrola wiosku, nie było żadnych przekroczeń. Gdyby ta oczyszczalnia nie spełniała wymogów, to w październiku 2017 roku nie dostalibyśmy pozwolenia wodnoprawnego na następny rok. A dostaliśmy je. Przy całej procedurze, która tego typu pozwolenie wymaga. I jakby ja nie zaprzeczam, że ta oczyszczalnia jest nieuciążliwa. Absolutnie. Ona od początku, jak ją budowano, była uciążliwa. Może z małym wyjątek, że wtedy była dla 5 domów uciążliwa. Jak ją budowano, bo takie mapy sobie akurat oglądałem dzisiaj z 1996-1997 roku. I może tylko tyle. Ona cały czas była uciążliwa i ona nie powinna być tu wybudowana tylko w Kalifornii. Jakby tu i z tym się zgadzam i ja nigdy, że tak powiem, nie byłem państwa wrogiem ani też. Mało tego, tak jak powiedziałem na tym spotkaniu w 2014 roku bodajże to było, że spółka na tyle, ile pozwala i technologia i sposób oczyszczania się, zmodernizuje tą oczyszczalnię. Wydaliśmy na to w ciągu tych lat 68 tysięcy netto. Na modernizację tej oczyszczalni, na modernizację układu napowietrzania, bo on był już archaiczny. A tylko dlatego, chociaż powiem szczerze, że to, ja nie wiem jak długo ona będzie jeszcze funkcjonowała, ale tyleśmy wydali i tylko dlatego, żeby polepszyć jej funkcjonowanie, żeby była mniej uciążliwa. Ja mówię, nie mówię, że ja jestem jakiś specjalista wielki od oczyszczalni. Myśmy tu naukowców sprowadzili z Politechniki, którzy się tym zajmują fizycznie. I jakby tu to, co się dało zrobić z tą oczyszczalnią, to żeśmy zrobili. Tak mówię, żadna oczyszczalnia, gdziekolwiek by ona nie była, i się też zgadzam z panem doktorem, bo to mówi, nie jest fabryką czekolady i każda jest uciążliwa. Mniej lub więcej. Mówię, mniej lub więcej, bo kontenerowa, płyszowa, która stoi przy drodze, to 365 dni w roku jest. Mówię jeszcze raz, gminny zakład stara się eksploatować tą oczyszczalnię jak najlepiej. Chcę powiedzieć, że to jest chyba jedyna z tych oczyszczalni, która w miarę mówię, bez z jakimiś tam uciążliwościami funkcjonuje, bo co roku mamy dyplomantów z Politechniki Krakowskiej, bo śmiesznie. Ale tak jak mówię, zakład prowadzi w tej chwili, rozpoczął procedurę wyłonienia projektanta tych ruchów. No to ciąg jest muszą być. Pierwsze spotkanie u pana Wójta przerobili w 2014 roku. I nagle w tej chwili dokonujemy epokowego odkrycia, że będziemy planowali budowę rurociągu. Proszę państwa, to jest jakaś paranoja, to znaczy od początku się mydli oczy. Tu nie chodzi o jakiekolwiek rozwiązanie problemu. To jest ciągła walka o to, jak odroczyć sprawę. I teraz możemy przyjąć zupełnie spokojnie,
bo pan wójt przedstawił koszta na dzień dzisiejszy, bardzo przepraszam, wnioskowana kwota, która była napisana w ramach wniosku o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego wynosiła 7,5 miliona. Gdzie jest 24 miliona? Bo my próbujemy w tej chwili do decyzji, które zapadały w 2015, 2016 roku, przyłożyć kwoty na dzień dzisiejszy. Kiedy zdrożała o 30% praca, może trzeba było to wtedy robić, kiedy praca była tańsza, kiedy materiały były tańsze, a nie zamiatać sprawy pod dywan. Bo odkrywanie w tej chwili, że coś można by zrobić, tylko w tej chwili będziemy kalkulować. Ja bardzo szanuję pana prezesa i to jest wszystko fajne, co on mówi, tylko jak ja słyszę po 5 latach o tym, że już jesteśmy na etapie projektowania rurociągu, to my jesteśmy w jakiejś paranoi, proszę państwa. To jest jedno. No chyba więcej w tej chwili, bo coś notowałem, ale już nie pamiętam. Przepraszam, troszeczkę się zdenerwowałem, dlatego że to jest, proszę państwa, po raz kolejny rozmawiamy o tym samym, próbując, bo to jest bardzo fajna dyskusja w tej chwili. Podjęliśmy decyzję, że w tej zasięgu oczyszczalni, gdzie istnieje zagrożenie bakteriologiczne, mieszkają ludzie, ale nic nie możemy zrobić. Czyli w takim układzie cena zdrowia tych ludzi, którzy tam mieszkają, wynosi, jak rozumiem, 24 miliony złotych, tak? Mamy ze spokojem przyjąć narażenie bakteriologiczne i wszelkiej maści, dlatego że w tym momencie musi pan zrozumieć, że trzeba wybudować drogi, że trzeba zainwestować to. No ja bardzo przepraszam, nie po to zapłaciłem gminie i nie po to płacę w gminie podatki i tak dalej, żebym w tej chwili słyszał, że jestem obywatelem drugiej kategorii. Ponadto kupiłem tą działkę i kupiłem tą nieruchomość od gminy, proszę państwa, nie od prywatnego właściciela. W związku z tym domagam się tego, żeby ta gmina, która sprzedała tą nieruchomość, poczuła się do tego, żeby zagwarantować ludziom, którzy tam mieszkają, bezpieczeństwo bakteriologiczne. A nie traktować sprawy, że musi pan zrozumieć, bo musimy zbudować drogi, bo musimy w tej chwili udrożnić komunikację, bo będziemy w tej chwili na potęgę inwestycje dopinali drogowe w gminie, bo są wybory za pasem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, pan radny. Chciał pan zabrać głos, bo właśnie byś wcześniej. Proszę, pan radny Ziomalik jeszcze może. Nie, nie, proszę. Ja mam... Ja nie za bardzo wiem, co mam o tym myśleć. Odnoszę się teraz do tych pism, bo teraz tak. Ukarany GZGK był za sposób pobierania próbek, tak? Tak. Okej. WFOŚ pisze za wprowadzenie ścieków z wyżej wymienionej, czyli zmiany, oczyszczalni do środowiska. A pan wójt w piśmie do pani Kamili pisze, nie stwierdzono w trakcie kontroli. Teraz tak, WFOŚ jedno, drugą mamy opinię, a pan wójt mówi, że nie ma w ogóle. I teraz nie wiem, proszę o wyjaśnienia, bo tak, kogo się drubi bułka? Albo z nas, albo z pani Kamili. Mam 3 różne wersje i czy mamy ma protokół w tej kontroli? Czy jest protokół z tej kontroli? Jest, ma. Jest, dobra. To ja bardzo proszę, żeby ten protokół został przesłany do mnie i przy okazji do pani Kamili, bo tam w tym protokole będzie napisane, za co w końcu my zostaliśmy, znaczy my, GZGK, i czy zostaliśmy ukarani, bo z pisma pana wójta wynika, że nie. Nie za przekroczenia. Ale z pisma pana wójta wynika, że za nic. Bo nie stwierdzono, tak? Czyli jak rozumiem, że nie stwierdzono, w trakcie kontroli nie stwierdzono, by oczyszczalnia działała niezgodnie z pozwoleniem oraz by były przekroczone normy jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Pszczynki. WFOŚ za wprowadzenie ścieków do środowiska, czyli do Pszczynki. No to tak czy nie? Bo z jednego pisma z WFOŚ-u wynika, że tak, a z pisma pana wójta wynika, że nie. No i teraz jak w końcu to było naprawdę? Powtarzam jeszcze raz. Zakład został ukarany. Ja nie wiem, jak to zatytułował WFOŚ. Ja też mam protokół i tego. Mówię, nie został zakład ukarany za wprowadzenie, za przekroczenia, tylko za, mówię, za sposób pobierania przez laboratorium, które certyfikowane jest, uważało, że tak robi dobrze. No, no i tyle. Czy GZGK dostało kopię tego pisma? Nie. Nie.
Ale protokół jest protokół. Oczywiście. No, okay. To... Ja bardzo poproszę do protokół, bo trzeba to wyjaśnić. Bo no, tak być nie może. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tutaj Pan Prezes Pająk powiedział, że jak zaczął pracować w firmie GZGK, kiedyś Bzik, to się od samego początku nie zgadzał z przyszczalnią, z jej parametrami. W 2000 roku, pamiętam jak Pan przyjmował do tej pracy. 18 lat minęło. Mówi Pan, dalej nic się nie dzieje, dalej sobie, może nie z tego bimbamy, ale przed 18 lat nie pozyskaliśmy środków na to, żeby oczyszczalnię zamknąć. Panie Wójcie, 4 lata i była praca, były projekty. Ja uważam, że te 4 lata nie było zmarnowane, ale poprzednie 14 lat były zmarnowane. Tu Pan Prezes powiedział, że od samego początku wiedział, że jest ta oczyszczalnia do zamknięcia. Mimo tego myśmy nie myśleli o tych inwestycjach, ponieważ no inne cele były z naszej gminy. Mieszkańcy tutaj Miedźnej, ale też szybkim Frytka cierpią. Kupowali działki od nas, ale też i od prywatnych. Fajne miejsce traci na atrakcyjności, ponieważ mówię o 18 lat, wiedząc, jak tutaj Pan Prezes powiedział, że jest to niewłaściwe oczyszczanie, niewłaściwe oczyszczanie ścieków, po prostu zapominamy o tym, mamy ważniejsze cele. Ja myślę, że gmina nasza w kolejnej kadencji musi pozyskać środki na te 10-tysięczny moduł oczyszczalni. No i nie, tak jak przewodniczący tutaj ostatnio powiedział, być może, nie wiem, czy to była prywatna opinia, że może nie warto tam w to wkładać te pieniądze, można wydać na szkołę. Ta oczyszczalnia musi być zrobiona w woli i no i jestem święcie przekonany, że się to uda w kolejnej kadencji. Dziękuję. Proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. W tym temacie głównym dzisiaj chciałem zabrać głos. Później rządy wnioska poproszę następne rzeczy, jeżeli będzie można. Szanowni Państwo, wiele rzeczy tutaj padło już i nie zamierzam z tym polemizować, ponieważ są to słowa krytyczne, słusznie krytyczne, chociaż jestem humanistą, Panie Wójcie. Jeżeli polecam każdemu odczytać, co to znaczy humanizm, czy humanista. Natomiast problem istnieje nie od dzisiaj, co było poruszane. W związku z tym były czasy, że ten problem można było rozwiązać. Szanowni Państwo, przed spłatą zobowiązań, Panie Wójcie, gdzie były lata, jak już mówiłem wiele razy, widać lata chude, nie widać lat tłustych, gdy była kopalnia. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy temat, i to jest bezapelacyjne, jest to uciążliwe i to nie podlega dyskusji, trzeba ten problem rozwiązać. Natomiast dzisiaj jest temat ogólny gospodarka wodno-ściekowa. Już mówiłem parę razy, Szanowni Państwo, że należy w sposób jasny i czytelny rozliczyć Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, na co idą pieniądze ze zwolnienia z przedmiotu opodatkowania. Jasno i czytelnie. Nie zwalniać, dać dotację do kubika wody ewentualnie i proszę nie zaciemniać obrazu, że to będzie wiele rzeczy, trzeba będzie czasu poświęcić, żeby to rozliczyć. Szanowni Państwo, przeglądałem Biblię, jeżeli przejrzałem, nie dyskutuję, źle popatrzyłem. Brak sprawozdania finansowego działalności spółki. No nigdy nie widziałem. Może źle zobaczyłem. Ale Szanowni Państwo, jest jeszcze następna rzecz. Inne samorządy dostały dofinansowania, Panie Wójcie. Naprawdę. Nie wiem, gdzie jest problem. W poszczególnych wypowiedziach Pan mówił, że złożono aplikację o dofinansowanie. Dopiero, w cudzysłowie, przyciśnięty do muru, Pan mówi, że ten wniosek wycofano. Naprawdę trzeba było aż takiej dyskusji na ten temat i takiego dociekania do sedna sprawy, żeby to usłyszeć? Nie, myślę, że nie. Świetnie Pan zaciemnił obraz, mówiąc o różnych perypetiach, natomiast ciężko Panu było przejść do meritum sprawy. Jasno i czytelnie do meritum sprawy. Szanowni Państwo, jeszcze jest następna rzecz, która interesuje mieszkańców. Czytam portal Wolanie Info, dzięki której możemy coś tutaj powiedzieć. Mówią, Szanowni Państwo, o jednych rzeczach, o jakichś tam nieprawidłowościach. Brakuje mi informacji chociaż na dzisiejszej sesji, ile przyłączy w ramach swojej działalności Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał w ramach swojej działalności, a ile przyłączy wykonały firmy zewnętrzne, a następnie przejął te przełącza Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Nie na darmo też prokurator zaskarżył decyzję w sprawie, o której mówiliśmy na ostatniej sesji. UOKiK, o ile dobrze pamiętam, stoi na stanowisku, że pobieranie pieniędzy za przyłącza jest nieprawidłowe. Szanowni Państwo, następna rzecz, mówimy o rozbudowie. To
tutaj pan doktor zauważył pewną rzecz. O rozbudowie Lenny, Promleczu i tak dalej. Szanowni Państwo, dziennik budowy założony w grudniu 2016 roku. Poprosiłem o wykaz prac, jakie zostały wykonane i co otrzymałem z pierwszą stronę. Dziennik budowy. Z tego działania. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla gminy Miedźna w Woli. Szanowni Państwo, prawie 2 lata. Co mamy na dzień 23 lipiec? Pierwszą stronę dziennika budowy. Jeżeli tak mamy prowadzić gospodarkę wodno-ściekową w naszej gminie, to powiem szczerze, lepiej weźmy, nie wchodźmy do tej pszczynki, bo będzie potężny problem. Nie teraz, nie jutro. To jest problem od kilkunastu dobrych lat wstecz. Było poruszane już na sesji parokrotnie, wypowiadałem się na temat. Mówili mieszkańcy. Tym problemem też kiedyś, pamiętam, zajmował się trochę pan radny Brandys. Była ta sprawa poruszona. Czekaliśmy, aż wszystko przejdzie, panie wójcie. To były słuszne słowa. Próbujemy zamiatać sprawę pod dywan. Nie da się dłużej w ten sposób postępować. Nie da się. Dziękuję. Zarząd gminy Miedźna nie ma na to żadnego wpływu. To znaczy, są takie dwa byty. Ja przypominam, że stuprocentowym właścicielem spółki ZOO Gminny Zakład Komunalny jest zarząd gminy Miedźna. Więc nie stwarzajmy fikcji literackiej, że my na pewne rozwiązania nie mamy wpływu. To, że my dzisiaj jesteśmy tutaj u Państwa, to wynika z tego, że 4 lata zostały żywcem zmarnowane. I za to również trzeba nadstawić policzek i powiedzieć, dlaczego się tak stało. Dlaczego przez w pewnym momencie wydaliśmy 230 tysięcy na dokumentację, z której nic nie wyniknie, bo ona się przestarzała, proszę Państwa. W oparciu o tą dokumentację nie zrobimy nic. Trzeba będzie robić nową dokumentację. I spokojnie wszystko to przyjmujemy, że to jest ok, no fajnie, a teraz się musimy zebrać pośladki i coś zrobić, nie? A co było od 2014, kiedy było pierwsze spotkanie u pana burmistrza? Co żeśmy osiągnęli od tego czasu? Cuchnie tak samo jak było, ścieki spływają tak samo, dowalono jeszcze zrzutem z grzawy, co przeciążyło tą oczyszczalnię i spowodowało jeszcze większe przerastanie osadu. No i jesteśmy w kaczym tyłku, a my słyszymy, że no musicie zrozumieć, drogownictwo się rozwija. I to trzeba wygospodarować osady. No to w takim układzie, gdzie te osady są. Rozumiem, że gmina wywozi to na wysypisko śmieci, tak? Nie pozwala od gminy uprawniona firma, która ma odpowiednie certyfikaty, odbiera to, na co mamy pełną dokumentację. Ale proszę pana, gdyby tak nie było, to już dalej. Panie prezesie, niech pan skończy, jeszcze będzie głos. Nie, no w ogóle kończę. Także przepraszam, że państwu tak wydłużyłem sesję i mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś. Dobrze, na pewno. Panie prezesie, co pan za głos? Ja tylko mówię, że to w dzisiejszych czasach naprawdę my jesteśmy kontrolowani, musimy raporty dawać odnośnie zutylizowanych osadów. Od nas to odbiera firma, która ma odpowiednie certyfikaty, dostarcza nawet pojemniki na to, odbiera to od nas i dostajemy na to odpowiednie dokumenty. No nie ma innej możliwości w dzisiejszych czasach. Owszem, pan mówi o poletkach, były takie, chyba 20 lat temu. 15 jeszcze mieliśmy takie poletka. To w tej chwili nie jest takie proste, żeby jakieś tam poletka osadowe. Mamy prasę do osady i to wie pan, no, to takie, to znowu takie pro publico tu było. Nie, jedno uwagę. Naprawdę już się więcej nie odbywa. Ja tylko chciałem panu powiedzieć, że z takim samym przekonaniem pan przedstawiał plany, jak żeśmy rozmawiali w 2014, bo pan wtedy sugerował, że możemy kurtyny wodne stawiać przy tej oczyszczalni i tak dalej. Taki był tok rozmowy. Także mówiąc, ja nie jestem ekspertem, to ja tutaj powiem, że nie wchodzę w pana buty. Ja traktuję, że pan jako skończony autorytet w tej gminie na temat oczyszczalni z całym swoim autorytetem powiedział, że tej oczyszczalni nie powinno tu w ogóle być. Że przerastanie osadu przerosło najśmielsze oczekiwania. To jest pańskiego pisma. Ale nie przeze mnie wymyślone. Dobrze, pan prezesie, pan mówi. Dziękuję. Dobrze, szkoda.